Pani przewodnicząca Wilichowska, bardzo proszę. Panie przewodniczący, Wysoka Komisjo, bardzo dziękuję w imieniu klubów parlamentarnych, wnioskodawców z klubów parlamentarnych Koalicji Obywatelskiej, z klubu Lewicy i z klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego. Nie, klub parlamentarny inaczej się nazywa. Chcieliśmy zapytać o kilka kwestii panią minister. Polska jest na 21. miejscu w Unii Europejskiej pod względem odsetka zaszczepionych osób. Zajmujemy 21. na 27 krajów Unii Europejskiej. W Polsce zaszczepionych jest co najmniej jedną dawką szczepionki przeciw COVID-19 ponad 51% populacji, bo odsetek zaszczepionych dwoma dawkami jest niższy, 40 kilka procent. Mam nadzieję, że pani minister powie nam dzisiaj, jakie są takie najaktualniejsze dzisiejsze dane. Nawet biorąc ten wyższy wskaźnik, te 51% w porównaniu z 85% w Portugalii, ponad 80% na Malcie, ponad 79% w Hiszpanii czy 76% w Danii. No, taki wynik nie jest satysfakcjonujący i być dla nas wszystkich satysfakcjonujący no, nie powinien. I teraz kilka kwestii, które nierozerwalnie wiążą się z odsetkiem szczepionych Polaków. Po pierwsze, pani minister, widać wyraźnie, że rząd nie ma dziś pomysłu, jak przełamać tą złą tendencję, jeśli chodzi o spadające zainteresowanie szczepieniami, aby nie powiedzieć o zastoju. Brakuje dobrego przekazu i brakuje dobrego przykładu. No ale jakże go budować, kiedy prezydent Duda mówi jak antyszczepionkowiec, premier Morawiecki opowiada, że wirus jest w odwrocie, jest niegroźny, a rzecznik praw dziecka szczepionki uważa za eksperymenty na dzieciach. Nie chcę już nawet wspominać o parlamentarzystach, którzy są jawnymi antyszczepionkowcami, jadą na przykład do domu dziecka. Tutaj, szanowni państwo, nie chodzi tylko o promocję szczepienia na COVID zresztą, ale też o szczepienia na grypę i na inne szczepionki. No, patrząc na statystyki, no niestety nie odzwierciedlają one optymizmu. Skoro jesteśmy przy promocji. Pani minister, mam pytanie. Jak można było zawiesić billboardy w całej Polsce z hasłem jesteśmy na ostatniej prostej? Przecież my nie jesteśmy nawet na wirażu, patrząc na odsetek zaszczepionych w pełni. Została ogłoszona Loteria Narodowego Programu Szczepień. Chciałam zapytać, gdzie jest jej promocja? Gdzie są wyniki chociażby wygranych? Chcielibyśmy wiedzieć, ile Polek i Polaków do tej loterii się zarejestrowało. Kto, kiedy i gdzie wygrał te nagrody? Takich informacji próżno szukać w mediach, chyba że trzeba bardzo się postarać. Uważamy, że powinny być widoczne, bo powinny być zachęcające. Kolejna sprawa to sieć. Niestety sieć opanowali antyszczepionkowcy. To, co się w sieci dzieje, delikatnie mówiąc, jest przerażające. Nie wiem, czy rząd monitoruje sieć, bo rządu w sieci nie ma. Treści tam są, mówiąc delikatnie, antynaukowe, żenujące i dezinformujące. A rządowych działań w sieci brakuje. Przynajmniej ja ich nie widziałam, a jeśli są, chciałabym prosić, aby pani minister je wskazała. Nie ma edukacji, pojawiają się sprzeczne hasła, brak jest takiej komunikacji, takiej zwyczajnej komunikacji. Zresztą o czym tutaj mówić, o jakiej komunikacji, jeśli klub parlamentarny PiS-u obok klubu parlamentarnego Konfederacji nie chce nawet podać liczb zaszczepionych posłów i posłanek i senatorów. A warto przy takich sprawach być precyzyjnym, bo przecież to przekaz jest bardzo ważny, to przekaz jest edukujący. Paszport covidowy. Z sondaży pani minister wynika, że jest najlepszą zachętą do szczepień COVID-19. Więc mamy pytanie, ile Polek i Polaków pobrało paszport covidowy? Może zapytam też inaczej, ile Polek i Polaków ma uprawnienia do paszportu covidowego? Sondaże też mówią, że większość Polek chce większych przywilejów covidowych. Czy rząd ma na to jakiś pomysł? Co rząd zrobi w tej sprawie? To kolejne pytanie. I na koniec jeszcze kilka innych pytań. Myślę, że jeszcze w dyskusji posłanki i posłowie będą zabierać głos i zadawać pytania, bo jest dużo istotnych. Ale jeszcze ode mnie.
w imieniu wnioskodawców. Czy będzie dostęp do powszechnych testów dla niezaszczepionych, chociażby nauczycieli i medyków? Czy planujecie oprócz reklam takie zwyczajne odkłamywanie bzdur i herezji dotyczących szczepionek? Czy planujecie jakieś większe zaangażowanie chociażby publicystów i ludzi kultury? Wydaje się, że wciąż tego i nadal brakuje. Co z trzecią szczepionką? Dużo się o niej mówi, ale w Polsce wdrożona nie została. I pytanie, z którym zetknęłam się kilka razy podczas dyżurów poselskich. Ludzie mówią, że kiedy szczepią się w punktach mobilnych, to mają potem problem z informacją o systemie, o tym, że się zaszczepili. Czy ten problem do ministerstwa dotarł? Jeśli dotarł, czy został rozwiązany? I kończąc, chciałam powiedzieć, że pani minister, drodzy państwo, że walka o uzyskanie odporności musi trwać nieustannie, a bo teraz nawet bardziej, lepiej i więcej niż do tej pory, bo im więcej zaszczepionych osób, tym bardziej my wszyscy będziemy chronieni. Dzisiaj niestety szczepionka czeka na człowieka, powinno być odwrotnie. Więc jakie rząd ma pomysły na zaktywizowanie Polaków do szczepień? Jesteśmy teraz w ważnym momencie, bo wszyscy widzimy, jak rozkręca się czwarta fala pandemii. Stawiam tu kropkę. Dziękuję.